Zamykamy ten emocjonujący pojedynek. Przypomnijmy, przegrywający Otwada żegna się ze Słowicami. Zatem, kochani, mobilizujemy się, mobilizują się zawodnicy. I już od pierwszej linii piłki wspomagamy naszych chłopaków. Mogą biegać, ale 2-0.
Kochani, mam prośbę do głównej trybuny, abyście pokazali, że jesteście najlepszą trybuną na świecie. Śpiewamy, powtarzamy to, co on będzie. Uwaga! To jest bardzo proste. Powtarzamy. Zobaczmy ile osób na trybunie Filip. Uwierzcie mi, oni wam zazdroszczą, tylko nie ich słońca.
nazwać trybuna, więc po lewej stronie, tak na weekend, żeby było. Lewe kliny to są smerwy i smerfetki. Tam jest patelnia, zmarza się, po prawej stronie jest trybuna, nie będzie leśna, tu jest trybuna. Powracamy do gry, kochani, odliczamy trybuna i klaszyna, oni mówią raz, a my resztę. Należała do Mariusza Chluda. 12 do 10. Polska! Nasz dowód.
kibiców, nie odwracamy tego seta. Szalejąca trybuna VIP. Przepraszam, jeszcze raz, bo tylko burza śpiewa.
Wszyscy, kochani, problemy macie, ja zapłacę za was za telewizję, naprawdę. Uwaga, jeszcze raz. 3-4. Nie zapłacę. Wracamy do mnie, drugi set. Jeszcze konkret dla pani Korenkę Klepper, 1-0. Przyjmuje pani Smacz. Kochani, teraz bez muzyki. Proszę, brawa dla Mariusza Pruda. Fantastyczna obrona. Gramy dalej. Nie odliczamy. Jak widzimy biało-czerwoni, walczą. Cisza na trybunach, niepotrzebna uwaga, odliczamy wszyscy mocno.
wszyscy wiemy jak. Przyjmujemy. Dziękujemy.
Nie ma. O 17. Szanowni Państwo, na mocy tej końcówce dajcie sobie wszystko tak samo, jak będą to zawodnicy na boisku. Wszyscy razem. Polska! Thank you.
Motwę Centralny. Zapraszamy. Niektórzy zakładają koszulę i wychodzą z patelni. Darmowe solarium. Zapamiętam kolegę, jutro płacimy. Więc wracamy do organizacji polsko-niemieckiej. Powitajmy gorąco obydwie pary. Dajmy. Mariusz Kurel. Maciej Koziak. I polscy kibice. Przyjmujemy. Yeah!
To jest mąż dla nas.
Mazini miało czerwone. Nie grać w tobie, jeśli co.